Dzieci mogą puszczać fajerwerki? Nie, absolutnie. Dorosły puścił fajerwerki, no i to się zgadza, ale to nawet osoba, która jest duża i starsza, to musi robić człowiek dorosły, no bo może sobie zrobić krzywdę, albo jak jest bardzo blisko fajerwerka, to może wyszczelić razem z nim. Straż Miejska jak co roku organizuje spotkania z dzieciakami szkół podstawowych, związane z zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, jak również fajerwerkami. Idea spotkań wynikła od komendanta Straży Miejskiej, ponieważ Straż Miejska w swoich celach i zadaniach ma również przeprowadzenie pogadanek z dzieciakami szkół podstawowych, gimnazjów, więc z tego tytułu przeprowadzamy w dniu dzisiejszym pogadanki związane z bezpieczeństwem dzieciaków podczas zbliżającego się Sylwestra. To już jest czwarty rok, kiedy przeprowadzamy spotkania z dzieciakami. Te zajęcia przede wszystkim podyktowane są zapewnieniu i przypomnieniu informacji w związku z zbliżającym się Sylwestrem, jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas tego jednego, jedynego dnia w roku. Sądzę, że to skutkuje. Odpowiedzi dzieciaków są zawsze trafne, aczkolwiek jak to wygląda w rzeczywistości, czy faktycznie wiedzą, jak się zachowywać w takich sytuacjach, to zazwyczaj wiedzą najlepiej rodzice. Tutaj jest dobrze, dlatego, bo dzieci jeżdżą we dwójkę i mieszczą się na sankach i nie zrobią sobie żadnej krzywdy, ale tu jest właśnie błąd, bo dzieci mogą jeździć tylko w takiej kolejności, jak to dziecko wypadnie i może sobie zrobić krzywdę. Słuchaj, a ja czy ja...